Szczęść Boże, coś wam powiem. Oceniając postawę Heroda za to, że kazał ściąć Jana Chrzciciela, powiemy, że był złym człowiekiem. Tak Ewangelia przedstawia go zupełnie inaczej. Było w nim dużo dobra, ale ono w nim nie dominowało. Chętnie słuchał Jana, ale nie miał wystarczająco mocnego moralnego kręgosłupa i dlatego przegrał ze złem, które również w nim było. Widział w Janie człowieka prawego. Brał go w obronę. Odczuwał niepokój, słysząc napomnienia Jana, żeby zmienił swoje życie. Czuł, że Jan głosił mu Słowo Boże, ale to było zbyt trudne dla niego. Można powiedzieć, że słowo, które padało, spotykało się ze skałą serca Heroda. Głos Jana był jego głosem sumienia. Niestety, były też inne głosy, chociażby głos Herodiady, jej córki, zaproszonych gości. Sytuacja króla każe nam zapytać się dzisiaj o stan naszego sumienia, które pięknie nazywamy wewnętrznym sanktuarium człowieka. Jakie głosy do niego docierają? Te, które są prawe, zachęcające do życia według moralnie dobrych zasad? Są prawdziwe? Czy też więcej jest takich, które zagłuszają sumienie? Herod nie potrafił wybrać dobrej drogi. Nie potrafił się sprzeciwiać planom zbrodni. Nie poszedł za głosem chęci, którą czuł podczas słuchania Jana. Niepokój zaciemnił wszystko i z niej wyszła nienawiść. Przy całej swojej moralnej nędzy i psychicznej słabości jest człowiekiem, który w jakiś sposób szuka Boga. Jan próbował wydobyć z niego to, co najlepsze. Tylko Bóg wie, co w ostatecznym rachunku przeważyło w duszy Heroda. Wiemy, że również Jezus spotykał na swojej drodze wielu ludzi, którzy nienawiść wprowadzili w swoje codzienne życie. Samo skazanie Jezusa na męczarnię i śmierć wynikało z nienawiści tych, którzy nie chcieli przyjąć Jego nauki. Zatwardziałość serca wzięła górę nad radością życia i ucieszenia się z obecności tego, który mówił od serca. To tylko pokazuje naszą ludzką małość. To pokazuje, że nasze serca są małe, bo nie patrzymy na to, co w niebie, zamiast tego, co na ziemi. Przykład Heroda uwidacznia, jak bardzo ważne jest kształtowanie swojej osobowości. Praca nad cnotami, wstrzemięźliwości i męstwa, zdolność oceny sytuacji, siła do dokonywania dobrych wyborów. To wszystko sprawia, że będziemy zdolni do pójścia za dobrem, nawet jeśli na naszej drodze pojawią się nieuporządkowane instynkty czy uczucia. Jak przedstawia nam to papież Benedykt, Jan nie boi się ludzkich osądów, prześladowań, oszczerstw czy śmierci, bo ma jasną świadomość swojej misji. Życie Chrzciciela streszcza się w potrzebie posłuszeństwa Bogu, a nie ludziom. Jan wzywał ludzi do nawrócenia, potrafił nazywać zło złem. Nie potrafił przejść obojętnie i w milczeniu. Dziś na wiele spraw tylko patrzymy, bez komentarza, bez zwrócenia uwagi, bez sprzeciwu. Patrzymy i nic więcej. Godząc się na jakieś zło, na grzech, zgadzamy się na śmierć duchową czy fizyczną. Biorąc przykład z Jana, możemy w spotkaniach z ludźmi dostrzec dobre pragnienia i je wzmacniać, choć są to ludzie pogubieni w sprawach wiary i moralności. Nie dopuśćmy do tego, by dobro, którym Bóg nas obdarzył, nie uległo złu i w nas nie uschło. Mamy przecież obok Jezusa, który jest kimś więcej niż Jan. W końcu to doskonały Bóg i doskonały człowiek, który jako człowiek może nas zrozumieć, a jako Bóg może nam dać to, czego potrzebujemy.